Cześć kochani! Dzisiaj wspólnie zajmiemy się Ewangelią według świętego Łukasza, rozdział 18, werset od 1 do 8. I właśnie poprzez tą Ewangelię Jezus chce nam pokazać, że w naszym życiu warto być człowiekiem cierpliwym, a dobrze być osobą nieustanną w wierze i gorliwą w modlitwie. I myślę, że na samym początku można byłoby wspomnieć o samej treści Ewangelii, więc opowiada ona o pewnej kobiecie, wdowie, która nieustannie puka do drzwi swego sędziego z prośbą o pomoc, o obronę przed jej przeciwnikiem, którego się boi. Zaś właśnie sędzia ten jest osobą, która nie boi się nikogo, nie boi się niczego, nie boi się nawet Boga. Żyje sama dla siebie, jest po prostu człowiekiem takim, którego nie obchodzą sprawy innych ludzi. Jednak pewnego dnia staje się zmęczony codziennymi wizytami wdowy i postanawia jej pomóc. I właśnie poprzez tą przypowieść Jezus chce pokazać Tobie i mi, że warto przyjąć w naszym życiu postawę tej wdowy, że warto się nie poddawać, warto dążyć do swoich celów. I też pokazuje właśnie przez to wszystko, że Syn Człowieczy słucha naszych próśb, że On przychodzi do nas, że nigdy nie jesteśmy sami, że nasze sprawy nie są Mu obojętne, że my sami nie jesteśmy Mu obojętni. I myślę, że takim potwierdzeniem tego wszystkiego, co Jezus powiedział mi podczas mojej modlitwy, są słowa ostatnie z Ewangelii właśnie: czy nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czyż będzie zwlekał w ich sprawie? Mówię Wam, że szybko uczyni zadość sprawiedliwości. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I właśnie tutaj jest pokazane to, że takie zapewnienie tak naprawdę, Jezus bardzo dużo mi o tym mówił podczas tej modlitwy, że zapewnia nas, że On przyjdzie, że wszystko to, co prosimy, zostanie wysłuchane i właśnie Jezus to wszystko spełni, tylko każda właśnie ta sprawa ma swój czas i o tym czasie decyduje Jezus, kiedy On przyjdzie, kiedy to wypełni. Tylko kwestia teraz polega w tym, czy właśnie kiedy On przyjdzie, my nadal będziemy wierzyć w to, że On wysłucha naszych próśb, że On jest obok. Więc to są takie dosyć krótkie, ale dosadne rozważania i myślę, że właśnie Jezus bardzo wiele nam przez nie mówi. Też właśnie podczas tej modlitwy bardzo to przełożyłam na swoje życie, bo wiele razy miałam taką sytuację, że o coś prosiłam Pana Boga i chciałam, żeby od razu to wszystko zostało wysłuchane i spełnione. Jednak tak się nie działo i często takie człowieczeństwo wychodziło w tym wszystkim, że zaczynałam wątpić, że kiedykolwiek się uda wyjść na przykład z jakiegoś problemu, o które rozwiązanie prosiłam. Dziękuję Wam bardzo za to, że wysłuchaliście moich krótkich rozważań i że byliście tutaj, poświęciliście swój czas. Możecie nas subskrybować i zostawiać lajka pod tym filmikiem, jeśli Wam się podobało. Pa!